Dziś, moi drodzy, będziemy preferowali leżing-plażing, także idziemy założyć cyckonosz, co by biust trochę podnieść. Bo niektórym jest ładnie w tych czapkach. Nie tak jak mi, ryj jak kartofel i ta czapka jeszcze. Dawid, siara? I wszystko jasne? Ale w sumie Dawid, po co ty mnie będziesz odprowadzać? Oni nie znają angielskiego, ja nie znam angielskiego. Translator i my się dogadamy. Mięta przez rumianek na walentynki. Tak. Teraz, moi drodzy, jest moja chwila prawdy. Idę myć głowę. Laura tu już weszła w taki etap, że ona nawet do nas mówi thank you. Może 800 tysięcy. 800 tysięcy? Tak, na pewno. Czujecie to? To się nazywa facet. Walentynki, on mi daje 800 tysięcy w rękę i mówi masz, chyba ci starczy. Czujecie to? Tu głowę, pani kochana? Zacznijmy od tego. Nie widzę postępu, no ale. Nie dobra. Widzę postępu. 800 tysięcy dałeś i jak ty nie widzisz postępu. Z iPhone'a! Dawid, ja go chciałam zgubić. Po co on pojechał za nami? I wiecie co, cały czas nie mogę zrozumieć. Czemu oni włosów nie czeszą? Budżetowo, zupka chińska na kolację. Mama, taka. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja mówię do Dawida, chcesz, to możesz powoli iść. Dawid mówi, nie wie gdzie. W stronę windy. W stronę windy. Wiecie co? Ja chciałam poruszyć bardzo ważny temat, bo ja nigdy tego nie poruszałam. A mianowicie tych podmywaczy, nie? Czekajcie, bo czegoś tu nie wzięło. Dobrze, dobrze, Dawid, idziemy. Karta, czekajmy jeszcze. Pokój nam się tu skibluje, zaraz będziemy tu wzywali, pomoc, Houston, problem. I słuchajcie, wiecie co? No my nie jesteśmy wychowani na tych podmywaczach, nie? I na przykład moje przemyślenie w tym jest od zawsze takie, jak to widzę, że dla mnie to jest obleśne. Ja nie wiem dlaczego, chyba dlatego właśnie, że jesteśmy przyzwyczajeni, że tą dupę i pipę się wyciera tym papierem toaletowym, ale znowu, jak mam wejść pod prysznic, no i wiadomo, no umyć brochę i wszystko, swoje klejnoty, to na przykład nie mam z tym problemu, nie? To dla mnie nie jest obrzydliwe. A ty jak masz, jakie masz przemyślenia? No do rana takie przemyślenia to nie to bardzo. Co do rana, to wiecie co się stało? No my się przestawiliśmy w pierwszy dzień już tutaj, nie? Na ten czas. Najlepsze jest to... I najlepsze jest to, że Dawid dzisiaj wstał znowu parę minut przed siódmą. Jaka brudna kamera. Ja znowu wstałam parę minut po siódmej i Laura też. Ale w domu wstajemy po ósmej, więc w sumie żadna nowość, nie? Chciałam powiedzieć, że jest przyjemnie. No ale jest ósma rano, Boże, a słońce ci daje w pieczarkę. Jedziemy zjeść śniadanie. Dlatego tak wydobyliśmy się z pieczary. I idziemy zjeść. Mamy ochotę na bułę, na banh mi. Chciałam się pochwalić. O matko, właśnie wiecie co? To, że na przykład tu jedzą psy, ja nie wiem czy na tej wyspie, no ale ogólnie jest, że w Wietnamie jedzą te psy, nie? No jak ja mogę nagrać? No czekajcie, no może podejdę bliżej, zobaczcie, oni tu farbują psy. Tam są takie salony. No nie chcę podejść tak, żeby go nie przestraszyć. Teraz go chyba widać, nie? On ma uszy pofarbowane, nóżki i ogon. No i ogólnie nie wiem, jak to jest z tym jedzeniem tych psów. No dla mnie to jest, no wiecie, dla nich to jest normalne, dla nas, no my jesteśmy tak wychowani, to jest tak jak z tym podmywaniem. No podmywanie dla mnie jest obleśne, dla nich jedzenie psa nie jest obleśne na przykład, nie? I to nie ma nic wspólnego z tym, że na przykład ja jem kurczaka czy świnie, no bo na tym się wychowałam, nie? No ale psa nigdy nie jadą, bo psa traktujemy na przykład jak członka rodziny, prawda? Jeździmy z nim do weterynarza, przeżywamy to wszystko i tak dalej, także... A no właśnie, ja nie wiem jak to... No tu pewnie nie wszyscy jedzą, no ale jakoś tam w Wietnamie jest, że oni jedzą te psy, nie? A co dla nas jest po prostu nie do pomyślenia oczywiście. No to musisz mięsa, którego się nie zna, bo nie wiesz co to jest. Wiem, no to dlatego to tak... Tak, tak sobie pomyślisz, że jedzą te psy, czy różne inne tutaj... To jest kupa. Zwierzęta, tak dziecko, to akurat była kupa psa. No i zobaczcie, ja tu zaczęłam gadać, patrz jak ja obleśnie wyglądam. Widzicie to? I to nie jest wina tego, że filtry nie działają, tylko się nie dopsikiwałam, no. Stało się, nic nie zrobię. No co? No co? Dawid, podejdziemy pod tę górę, czy nie? No i tam gdzie jest jedzenie, w lewo i w prawo. Ja wiem, tu i tu. Ole, daje słońce. Musimy przejść przez ulicę. Wiecie? Nie jest łatwe. Nie jest łatwe. Chociaż nie jest jeszcze tak strasznie tragicznie. Czekajcie, do połowy. Okej.
Udało się. Przebiegłam jak sarna. Przyszliśmy tutaj na banh mi. Dawid bierze hot doga, a ja biorę mieszane. No i ogólnie to jest to, co wam mówiłam, jak są takie budki, stanowiska, to tu jest bardzo tanie jedzenie w tych budkach i ono jest naprawdę dobre, o. Tak to wygląda i my będziemy, o Pieniu, cześć Pieniu. I my będziemy siedzieli znowu przy tych małych stoliczkach. No i my przy tych mini stoliczkach, proszę bardzo. Takie typowo europejskie siadanko, no zobaczcie, bagietka naprawdę. No nie mogę, ja okropnie wyglądam, Boże. Moja towarzyszka z dydusiem dzisiaj. Nie, nie dawaj mi, usiądź. Chcesz ogórka z tej bułki? Patrz. Jestem dobry? Ośle jest? Nie, to nie jest ostre. Ona uwielbia wyjadać z tych bułek ogórki, pomidory, a potem je samą bułkę już. Tak? Laura biedna podchodzi do pieska i mówi, że on jest głodny. No przykre są te zwierzęta tutaj też, no. Boże, jakie to dobre. Zajebiste było. Chyba sama robiła. Wiecie co, to jest brzoskwiniowa herbata, to zimna, tak jakby u nas Nesty, tylko normalnie z kawałkami, ale jakie smaczne. No. Bardzo dobre. No widzicie? Można mu dać kawałek bułki, czy to nie wypada? Możesz mu dać? No to połóż mu. Połóż mu, on wie. Bo ja nie wiem, czy to oni tak dokarmiają. Czy to tak... Nie wiem. Nie wiem, jak się zachować, wiecie? No bo to nie wiem. Daj mu. Tylko połóż mu, tak? Połóż mu. Tak masz, nie miał. Widzicie, jak ona jest przejęta tu? No daj smaczne. Widzę? Daj mu jeszcze to. Ostatnie powiedz. Od ciebie. O matko. Zjadł? Ja? Dobrze, to też mu daj. No daj mu, dobra. Okej. Okay. Gdzie zjadł piesek? Super. No nie, już nie mamy dla niego. Wiecie, chce być woda. Wodę chcesz? Nie, piesek nie chce wody. Jeszcze gazowanej by się napił. Czemu okruszki dajesz? No wyjdzie Laurka, no tu jest trochę inaczej niż u nas. Fajny piesek? No już, dobra. Nie, on tego nie zje, Laura. Ona mu daje jakieś kwiatki. Widzisz, piesek nie chce kwiatków. Musimy się przedostać znowu na drugą stronę ulicy. Dawid jest w bankomacie. Dawid się śmieje, a to będzie ten, co oszukuje. Bo tutaj jeden... Dobrze. Bo tutaj jeden w rewirze ma opinię 1-0. Takie, że wyjął pieniądze, ale nie wszystkie. Znaczy wydał pieniądze, ale nie wszystkie. I Dawid się śmieje, że teraz na niego trafi. Matko, ile to później problemów, nerwów i wszystkiego, nie? Po co to komu, powiedzcie? No ale no, takie rzeczy się zdarzają też, prawda? Tutaj widzę rośliny. Te monstery też tu są. Ale jest tu zdecydowanie mniej, na przykład tych filodendronów tutaj tak nie ma, jak w Tajlandii. Mimo, żeby się wydawało, że to tak blisko przecież, nie? No to nie jest przecież daleko, odsunięte od siebie. Te lampy tutaj też ładnie mają, ładnie to wygląda. Bardzo klimatyczne restauracje są. Także zobaczymy zaraz, czy Dawid będzie krzyczał, że nie ma szmalu. O, widzicie? Dużo jest takich fajnych, ładnych piesków zadbanych. Cześć, kochany! Cześć kochany, tak? American Express, a nie ma wizy, ani MasterCardu napisane. No, no to Dawid, jak ty się pchasz do bankomatu, w którym nie to ma wizy. To było banh mi jakiś dobry pewnie. Patrzcie, tu też banh mi macie, proszę. Nie, ale nie, mi się... Przestałem mi stokować te banh mi. Dawid chyba wraca do Tajlandii, wiecie? Tutaj nie podoba mi się jedzenie. Dawid! To bym nie mógł jeść. Wiecie, jesteśmy otwarci na poznawanie różnych smaków, różnych krajów, ale powiem wam szczerze, że coś w tym jest. Oczywiście my też zaczęliśmy, tak można powiedzieć, od tyłka strony, bo przecież to, co tutaj jest, no to też nie jest taki prawdziwy Wietnam, tak jak te Hanoi to zaczęliśmy dobrze. I tak dalej. Nie, no tak, bo my zaczęliśmy od takich, co nas interesują, czyli troszeczkę spokoju, no dobra, może nie tu przy tej ulicy,
troszeczkę spokoju, żeby były plaże, nie? Bo tak jakbyśmy pojechali w ogóle z Laurą do Saigonu czy ja do Hanoi, to... Ja przypuszczam, że jedzenie nie będzie inne, to samo będzie. Ale na przykład te zupy, po dobre. No to, jedną wzięliśmy tylko zupę. No bo więcej nie poszliśmy. A ja bym poszła. A w ogóle chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj są walentynki. I Dawid zabiera mnie na obiad za mój hajs. Co nam wybrałeś? Chyba Indie, bo to bezpieczne. Indyjska znowu? A co wczoraj? Może być. Jestem za. Słyszycie? Dawid ma kryzys wietnamski. Nie, ten jest od B, proszę. Bułki są zajebiste, ale środek jest beznadziejny. Widzicie? No mi na przykład smakus. Ale to ja nie jestem też taka, że... Że ja będę, o Jezu, na siłę mówiła, że coś jest dobre, jak jest niedobre. Nie, no jak coś mi nie smakuje, to też powiem, że mi coś nie smakuje. Ale jak na razie mi smakuje po prostu. No Dawid mówi, że nie, no to też możecie słuchać, nie? Nie umywa. O, widzicie? Znaczy ogólnie jakbym miała ocenić, są tu rzeczy, które mi się podobają, ale gdybym miała wybierać, to jednak... Męczył się za. Jednak Tajlandia, wiecie? Jednak Tajlandia. Jednak Tajlandia, no. Jezu, kupa. Ogólnie dzisiaj jest nasz ostatni dzień, nie w Tajlandii, w Wietnamie. Jedziemy jutro, lecimy z powrotem do Tajlandii. Co i jak? Jutro. Robi to wrażenie, wiecie? No dobra, ona jest trochę pousychana, ale super to wygląda, jak ona tak rośnie. Mega. Dziś, moi drodzy, będziemy preferowali leżing, plażing. Także idziemy założyć cycko nosz, co by biust trochę podnieść. I idziemy poleżeć, a tata będzie myślał, gdzie nas zabiera na walentynkowy obiad, czyli Indie. No dobrze, ja jestem za, bo Indie... Tylko oglądał vloga wczoraj, byliśmy w indyjskiej i słuchajcie, było tak dobre, że nie pytajcie, naprawdę. Coś innego wezmę, ale... Tak, ja też wezmę coś innego, proszę bardzo. Masz oddźwierną, czyli mnie. To za ten obiad, za mój hajs, otworzy ci drzwi. Haj, dzień dobry. Tak, trochę po wietnamsku powiedziałeś, tak. Idziemy. Dziecko już się przyzwyczaja. Thank you. Drzwi. One. Tak, z moich obserwacji jeszcze wynika, że tutaj na przykład też są te, jak to mówi Laura, krokodyle. To te jaszczurki, ale zdecydowanie mniej tego jest. Jak byliśmy na Koczang, to tego było chyba najwięcej, jak do tej pory. Widzieliśmy, czekajcie, karta. Gdzie jest ta karta? Do gdzie wyjdziemy? Jest. To kota jedzenie. To... Miry. Karma do kota. Dla Miry, dla Rysia, dla Bazyla, dla Malwinki. No musimy im przywieźć coś, żeby ich przeprosić. Żeby nas przyjęli do domu znowu. I powiem wam, że tu w Wietnamie z internetem to jest krucho, wiecie? Przynajmniej w tym hotelu. Także zobaczymy, czy będzie film. Bo mamy 34%, ale faktem też jest to, że te pliki są bardzo duże, bo mają prawie po 40 albo ponad 40 giga, więc to jest bardzo dużo. Bo ten dzień wcześniej, który był, udało mi się tutaj dodać, znaczy no nie bez problemu, trochę długo się dodawał, ale się dodał. Zobaczymy, jak będzie z tym, ten to idzie jak krew z nosa. Nie no, tak się zjarać. No do wody się. Ale wiecie co, tak się poglądałam w lustrze, założyłam ten strój kąpielowy. Thank you. Oh, widzicie, pan już się ekscytował, że taka mała powiedziała thank you. Tak, bo oni wszyscy, że ona jest taka cute i nie wiadomo co, oni by ją zjedli. No i słuchajcie, jak ja tak stanęłam sobie w lustrze i poza tym spalenizną, że zrzucam skórę jak wąż, to powiem wam szczerze, że no tam może z kilogram przytyłam? No tak patrzyłam, wiecie, teraz założyłam dwuczęściowy. I tak stwierdziłam w lustrze, że wyglądam jak wyglądam. Nie no, Dawid, ta waga tutaj to może źle ważyć. Poza tym nie ma żadnych. Sklepami ważyliśmy się. W Tajlandii były te wagi takie przed sklepami, nie wiem czy kojarzycie z naszych filmów. Tam można było wrzucić jakieś tam grosze. No tam, nie wiem, no grosze, jakieś baty się wrzucało i można było wejść na wagę. No tak jak wrócimy i będzie, to może tam wejdę. To dzisiaj, czekaj. Dzisiaj ten obiad walentynkowy? No dobrze. Ale wczoraj, słuchajcie, byśmy tak najedzeni, tak. Wczoraj nie jedliśmy kolacji, nie dlatego, że oszczędzamy, czy nie wiadomo co, już na ostatnich, wiecie, metrach zbliżania się do domu, że człowiek suchy chlebi woda, nie, bo już się wyszalał. Ale poważnie, nie mieliśmy po prostu... Dawid, jak ty z tym dzieciokiem jedziesz?
takie dziury. A był ten jeden fragment filmu taki, co tak wjechałaś tym wózkiem z nią. I wszyscy się śmiali, że jak ty jeździsz. Idziemy na basen, czy na co idziemy? Taki mamy basen, ale powiem wam, że z daleka on jest taki brudny. Widzisz to? On jest cały żółty w środku. Na rogach. Właśnie nie wiem, czy to jest piasek, czy to jest jakieś takie... Stary. No stary, stary. Dobra, czekajcie. Gdzieś tu jest jakiś leżak, tam jest jakiś leżak. Ciekawe, czy się uda wykąpać tu, jak myślicie? Czekajcie, bo tu jest, widzicie, trochę płytsze, ale Laura i tak tu chyba nie stanie, bo tu jest chyba i tak za głęboko dla niej. Ale tu chociaż będzie mogła poszaleć, a jak nie, to na rączki. Czekajcie, ja sobie torbę na razie położę tu. Dobra, sprawdzam stan wody. Albo i nie, boję się. No zaraz ci powiem. Ci powiem, że... Że może być. Co? Danuś się. Ej, no, Dawid do mnie tak. Wchodzisz do wody? Ja mówię, no. On tak, do dziecięcego? Dawid, to już ci powiedziałam, od czegoś trzeba zacząć. Ale ten basen jest naprawdę taki... Mama, nie wiem, czy on jest... Mama. Chyba ze starości też taki brudny. Wiecie? Brudny. Zobaczcie, taki... To nie jest brudny, A widzicie? Bo on też jest chyba tak słabo filtrowany, bo tam jest tylko jedno takie coś. O, widzicie? A nie, dwa są, przepraszam. Tam jest jedno, tam jest drugie. No nie wiem, no to może to jest dobre, nie wiem, ale może on rzeczywiście ze starości taki jest. Tak, patrzcie, i tutaj też taki trochę jest. Tak, bo rzeczywiście, to nie są płytki. To jest jakieś takie gumowe. I to z żółku chyba. No. Pipkę zamoczyłam. Mama, pipkę zamoczyła. Zamoczyłam. Laura. Laura na razie szaleje z wiaderkiem z wodą. No, moczymy pipkę, dalej. Pokaż, jak moczysz pipkę. No. O, zamoczyła pipkę. Super. Super, o patrz, twoja muszelka odpływa. Twoja muszelka? Proszę. A ten strój mamy z Decathlona chyba w zeszłym roku. Też fajny jest. I powiem wam, że dla dzieciaka w takich klimatach, kiepa powiedz, takie, długie rękawy. Naprawdę to jest zbawienie. Tak, oczywiście można się bawić w dopsikiwanie. Nie ma sensu. Tatuś tak. Dawid ma taką. I potem jeszcze jedną masz taką na 3/4 rękawek. No, no na krótki taki. Na długi. Ale na długi, nie? Bo Dawid w ogóle ma taką karnację, że on się spali, tak, że on będzie czerwony i on będzie... Nie będzie Dzięki. Brązowy, nie? Laura ma chyba karnację za mną. Dawid, chciałbym ci zadać jedno pytanie. Jakie to? Gdzie są jakieś serduszka? Starczy ci, że jeszcze ją cierpię. No właśnie, wczoraj też. Dawid, że jutro walentynki, i tam gadamy, nie? No i co mi kupisz? I tak jednocześnie powiedzieliśmy do siebie, co mi kupisz? Nie, ja do Dawida się cieszę, że siedzę w tym samochodzie. Po 17 latach to wiecie, to nie ma tak, jakby widzicie na YouTubie, że jakieś bukiety kwiatów, bo szkoda pieniędzy. Jakieś serduszka, coś. Miłość jest, ale to już jest inne. A wchodzicie do tej wody, czy nie? Tak, tam. A i ostatnio we vlogach pytaliście się mnie o te stroje dla dzieci. Były pytania, czy dziecku nie jest w tym gorąco i czy dziecku nie jest w tym zimno, jak wyjdzie z wody. No w tych strojach, bo ludzie się pytali. Nie, ogólnie słuchajcie, u nas to jeszcze takie jest, wchodzi coraz więcej tego, jest coraz więcej tego, ludzie już widzą te stroje. Ale za granicą to już jest od dawna. Dawno. Ale powiem wam, że żaden filtr dopsikiwany nie ochroni was tak jak te stroje, powiedz. Tak, teraz w ogóle... Tak, naprawdę, bo wiecie co? Jednak z tymi filtrami to wiecie, dziecko jest w wodzie, tutaj wychodzi i tak dalej. I dobra, no jeżeli chcecie dziecko tam smyrnąć trochę promieniami słonecznymi, niech sobie każdy robi co chce. No to jest, patrzcie, jak to chroni. Chyba będzie to widać, zobaczcie. Tu, widzicie? Jaka jest dłoń opalona, a dotąd była koszulka. Normalnie ciało jest chronione, naprawdę. Oczywiście u dorosłych to jest kwestia indywidualna, tak jak ja, nie? Lubię się spalić. Ale okropnie to wygląda, Boże, dobra. Przymknijmy na to oko, no co stało się, nic nie zrobię. Ale powiem wam, że chronić małe dziecko, no to trzeba, wiecie? Naprawdę trzeba, więc ja uważam, że takie stroje, ona też ma te, widzieliście te różne, te takie dwuczęściowe, majteczki. Ale te stroje są najlepsze. I na przykład ja kupowałam w Decathlonie w zeszłym roku i on wcale nie był taki drogi. Ja wam chyba nagrywałam, ale nie chcę skłamać, czy kosztował 59 zł. To coś takiego. Drugi, ten różowy, taki ma skapala. Do tego też ma spodenki, do tamtego też ma spodenki. I ten skapala był droższy, bo kosztował chyba 130 zł. Czy coś takiego. Ale powiem wam, że naprawdę, no ja uważam, że warto. Tylko i wyjdziemy, tak? Bardziej się. Chodź.
pływasz? Ale ty pływasz, ej. Po jakiemu? Wietnamskim. Różkami? To jest ryba? To jest ryba. To jest ryba namalowana, delfin. Byśmy poszli zobaczyć, gdybyś chciała. O, zobaczymy. Ciebie zbędę na tym 50 UV. Tam jest kody? I żaden filtr krewy nie ochroni, tak jak ta koszulka. Te baseniki takie fajne, chodź tu do mnie. Idziecie do mnie? Idziemy do mamy. Patrzcie, tu sobie mogę teraz przejść do drugiego. Wow, jak ona pływa! Jak nie masz nóżki? Stań nóżkami. Stań nóżkami, staniesz tu? Wow, ona tu stoi, widzowie! Ona tu stoi! Wow! Co ona robi? Chlapisz widzów? Cześć widzowie teraz. Przywitaj się. Ale ty pływasz. Przywitaj się z widzami. Patrz, pływam. A tu, przywitaj się z widzami. Cześć. Cześć widzowie. Pasuje. Ale to fajnie, nie? Nóżki w górze masz? Nóżki w górze, pływasz? Super. Mucha. Mucha? A to jakiś robaczek mały. O, machaj nóżkami. Widzę, ona się uczy pływać, patrzcie. Brawo! Co ona robi? Pływasz! Mama, patrz po tej wody! No patrzę, co ty robisz, super! Ja. Podniosłam! Pokaż, jak pływasz. Patrzcie. No i nóżki do góry. No, pokaż nóżki do góry. Patrzcie, jak ona pływa! Super dziewczyna! Nóżkami machaj, no. Machaj nóżkami. Super dziewczyna! Nie machasz? Klapałam się. Klapałaś? Patrzcie, jak ona pływa. To jest dziewczyna. Kto kosi? Co? Kto kosi? Nie, to samochód jedzie. Kto kosi? Kto kosi? Trawę? Tak? Kto kosi trawę? Samochód jechał. Pojechał. Nie, dobra. Bo z tym koszeniem to jest tak. U nas wuja, no Paweł, nie? Szwagier mój, kosi trawę. I ona, tu jak byliśmy, w zeszłym roku też tak było coś chyba. Że ona też tak reagowała. No i ktoś tu kosił trawę, ona tak. Paweł? Paweł? Kosi? Ja mówię, nie, tu Pawła nie ma. Nie pij tej wody, Laura. Nie pij, Laura, wody, ej. Nie wolno. Słuchajcie, Laura powiedziała, że chce kamerę. Proszę. Proszę. Kuzi, tutaj się. A przywitaj się najpierw. Cześć. To cześć widzowie. Cześć widzowie. To ja nagrywam dzisiaj. Czyścisz widzów wodą? Cześć. Cześć. Umyjam. Umyjesz? Zapraszam myl. Nie, zapraszam na film. Zapraszam do myl. Na film. Tak lem. Dobra, okej. Okay. Się wydaje, że wszystkie bilety wykupiłem. Sio. Sio? Mucha? Nie, to Waszka. Tak się zastanawiam, czy ja ślepa, czy Waszka. Ale prawie byśmy się zderzyły czołami. Ty ładnie umiesz. Kto cię nauczył? Laura, kto cię nauczył? Co ty robisz? Pokaż. Co tu jest? Co ty robisz? Motorek. Patrzcie, motorek, bo u nas już jest skuter, wiecie? Motorek, tak. Motorek na wodzie. Motorek na wodzie, bo już było prawie kto kosi. Co ona robi? Patrzcie, jak ona pływa. Ja cię kręcę. Super. Co ty robiłaś? Nie, bo ta woda jest B. No dobra, tylko chwilę. Co to było? Motorówka? Taka motorówka? Dobra, starczy. Co? Starczy, halo. Starczy. Nie no, zobaczcie, co ona robi. Jak ona pływa. To jest niesamowite. Ja cię kręcę. Co, to jest motorek? No motorek znowu jedzie, no. Na wodzie, motorek. No się siał. Wow! Co ona robi? Ale macha do wow! Super! Starczy? Basenie bardzo przyjemnie, nie? Sami. Naprawdę super. Taka cisza, spokój. A pan? O, pani w czapeczce. Tylko niektórym jest ładnie w tych czapkach. Nie tak jak mi. Ryj jak kartofel i ta czapka jeszcze. Piasek, a ja zrozumiałam piesek. Dobrze, to daj, my pójdziemy pierwsze. Laura, daj rękę. Bo tu jest taka, o zobaczcie, tu jest takie zejście. Strome to jest trochę. Tu jest ten basen. A tu już są te domki, co ja wam nagrywałam wtedy. Że tu można było kupić te domki, one były trochę droższe. I tu macie wtedy wyjście na plażę. Tak, ale wiecie co, też tak pomyśleliśmy, patrzcie. Tu wychodzisz, chcesz się odprężyć na tym tarasie, a tu wszyscy na tej plaży, nie?
Z jednej strony fajne, a z drugiej strony takie... Co się stało? No mogę zejść. Jak nie możesz zejść? Chodź dalej, schodzimy. No czego ty zjesz? No dalej, tu schodzimy, chodź. Idziemy na piasek. Kto tam, kosi? Tam kosi. Ktoś kosi? To jest skuter na wodzie, zobacz, tam pan pływa na wodzie, to nie kosiarka, chodź, widzisz teraz? Słuchajcie, jest problem, bo dziewczynka po basenie usiadła i się piasek do dupki przykleił i ona powiedziała, że musi się wypukać, to jest problem. Wypukać się. Wypukać się? To dochodź do wody, dalej. Cieplutka woda, strasznie. I się umyjemy tak. Ale super woda, ale rybek tu jest. Ale fajna woda, naprawdę. Ale spokojna w ogóle. Się wodą. Super. Jena, jaka ciepła ta woda, Dawid, w tym basenie to była... To była zimna. Woda jest super, ale wiesz co? Chyba nam brakowało takiego plażowania dnia, nie? No. Taki cisza, spokój, woda, nic nie robienie, leżak. O, samolot startuje, patrzcie. Tu, nie wiem czy widać. Jutro będziemy lecieć takim samolotem. Startuje, tak, jutro będziemy startować stąd. Ona pływa! Morzu! Morzu! Nie wiem jakim, to nie jest chyba już... Nie wiem jakie. Dawid? Andamański? Nie wiem. Nie wiem jakie to jest. Musiałbym mapkę luknąć. Dawid? Siara? I wszystko jasne? No co, luknie na mapie. No to tak. My też sobie później wygooglujemy. Cudownie. Cudownie. Ale wbrew pozorom, w tej wodzie pływa bardzo dużo ryb. Znaczy oprócz tego, że oni tu połowy robią, nie? Bo tutaj bardzo dużo połowów jest, nie tylko ryb, ale tu na brzegu pływa bardzo dużo ryb. Ja sobie tak właśnie z moim brzuchem siedzę. Ja i mój brzuch. Ale wiesz co? Mówiliśmy, że na Koczangu była ciepła woda. Tu jest cieplejsza woda. Dużo cieplejsza, naprawdę. Takich 2-3 stopni cieplej. No, wspaniała jest. A niedługo jak wrócimy, to będzie ja i mój Mir. Znaczy jeszcze trochę dni nam zostało, bo jesteśmy tu ogólnie 2 tygodnie. Także jeszcze trochę czasu nam tutaj zostało, słuchajcie. A Laura jak nie chciała wejść do wody, tak nie chce wyjść. Ej, a ja tak, szarpię te włosy, bo chcę okulary sobie założyć. Tak się zastanawiam, ile mi już tu piachu naleciało. Majtki. Ej, wiecie co, tak wstałam z tego piasku, Laura tak na mnie patrzy i tak... Mama, idziesz umyć dupę? Dziecko, prawdę ci powie. No co, no tyle mi się przyczepiło, że stwierdziłam, że nie biorę tego ze sobą do domu. Wytrzepię to, wypłuczę to. Jezu, jutro nie wyjdzie. Laura cały czas tu w wodzie, na piasku. Jak nie w wodzie, to przy piasku. Nie, na piasku przy wodzie. I powiem wam, że dla nas to jest idealnie, jak tak słońce jest za chmurą dzisiaj. Super jest. To jest takie rasowe nic nie robienie. Masz wodę. Patrzcie, co robisz? Masz wodę. Wodę? Ale taktycznie dupka jest na taty, nóżka, soby. Boże, Dawid, poczułam piasek znowu. W muszli. Znowu muszę iść umyć. Mama idzie umyć, wiesz? Co idę umyć? Nóżki? I umyte masz, no. Umyte masz nóżki? Jesteśmy umyny. Na basenie. Nie, na co? Jak to było? Nie masen, basen? Masen. Masen? Jesteśmy na masenie. Patrzcie. Gdzie? Ona idzie na leżak, patrzcie. Chciałem tylko tatę zobaczyć. Coś kombinuje. Piciu, cicho, piciu. Piciu sobie szuka, patrzcie. Masz już, Piciu? Piciu znalazłaś? Ojojoj, Piciu znalazłaś? Ale tu spić. No dobra, to chodź powolutku. Zejdziesz tu? Nie, tutaj musisz zejść. Tam są schody? Tu zejdź, Laura. Tu. Tu schodami, tak. Tu. Masz niżej. Tu schody? No. O, tak, bezpiecznie tu jest, tak. Dobrze. Sama? Tak, możesz, powoli. Usiądę. No, usiądę. Super. Trzymaj, Piciu. Trzymaj, Piciu. Siadaj, dalej będziemy pili. Wszystko wzięłaś już? Czy coś jeszcze idziesz przynieść? Mam działa. Jeszcze co? A to tędy wejdź, bo tam masz jeden duży stopień, a tu masz dwa. No, tu wejdź. Lepiej ci wchodzić, tędy. Łatwiej sobie. No, zajęta. Tu wejdź, o. O, wiesz, że łatwiej. A co jeszcze idziesz przynieść? Zamek to nie. Taki zamek. Ona coś knuje tam. Wodę mi niesiesz? Mama. Uważaj, nie spadnij. Tak jak we wczorajszym filmie się podniecałam, że było cudownie i wspaniale, tak dzisiaj jest cudowna pogoda. Wiecie co, nie ma takiej pieczary.
jest idealnie, zobaczcie, świnka Pepa przyjechała z nami. Mamy jeszcze dwa ręczniki, ale nie chciało nam się wyciągać, bo cały czas siedzimy w basenie. Cisza, spokój, idę do wody. Ale mamy dużo. Co masz? Dużo. Dużo wody. Dużo, daliśmy jej butelkę od wody, wiecie, to nie było od soku, tylko od wody, to jej daliśmy butelkę. I dziewczynka zakręca, wlewa i wylewa, tak? Oho, patrzcie, coś, ona coś knuje chyba. Na masenie. Na masenie coś masen. Knuje. Masen? Gdzie jesteś, Laura, teraz? Gdzie jesteśmy teraz? Co to jest to? Gdzie my jesteśmy? To jest basen? Powiedz basen. Ona nie ma czasu, co ty chcesz. Nie widzisz? Basen to jest? To jest masen. Masen. Zakręcam. Zakręcasz? Zakręcasz? Masz, woda. Super, no to wlej jeszcze wody. Wylej. Wuhu! Niedobra jest? No tej się nie pije. Patrz, klękę. Zakrętkę, tak? Zakrętkę. Moi drodzy, my uwielbiamy masaże w Tajlandii, nie? My w ogóle bardziej kochamy tą Tajlandię, jak już dzisiaj ustaliliśmy to w tym filmie. Nie to, że tu jest źle, warto zobaczyć. No, no ja uważam, że warto, no. Na pewno będzie jeszcze... Nie nudzę się na pewno. Na pewno nie. No i słuchajcie, jak to jest taka, że w Wietnamie są masaże, które się troszeczkę różnią. I jest taki masaż, w którym oni myją wam włosy, masują was i właśnie na to idę. Więc plan jest taki. Obiad walentynkowy, potem idziemy, Dawid mnie zostawia tam u nich, oni mnie tu będą myć, a on idzie z nią na drzemkę. Czajcie to, nie? Ja też. Ale w sumie Dawid, po co ty mnie będziesz odprowadzać? Oni nie znają angielskiego, ja nie znam angielskiego. Translator i my się dogadamy. Tak, no będzie to nazywać. No, no nie znają, ja wiem. Jak ja byłem, to mi się ten pytała, ten, no. Ile dni tu zostaje. No, no to widzicie. Co ja się tu... Ja się nie stresuję, tylko tak się śmieję, nie? Oni tu z angielskim naprawdę słabo. Nawet jak był na masażach, to co oni ci robili? Z translatora mu zadawali różne pytania. Tak. Na ile przyjechał i tak dalej, bo nie potrafią angielskiego, nie? No ale wywnioskowaliśmy po wczorajszej wycieczce, że właśnie oni chyba w szkole prawdopodobnie będą się uczyli chińskiego, nie? Skoro ich tutaj tak dużo jest. Że angielski jest im tutaj niepotrzebny, a tutaj królują Chińczycy, więc chyba tak byśmy to obstawiali. Także idziemy umyć głowę, wymasować ją, ale będzie fajnie. Mama! Laura! Daj butelkę! Nie! Podpływam! Podpływasz? Ona mi daje butelkę. I co będzie tutaj miała? To zanim ten, zanim się położy, to... Laura! Co ty robisz? Pijam. Co pijesz? Ale ci nie kazałem. Absolutnie pić. Nie pijemy tej wody, Laura. Nie wolno. Dziękuję. Wlewamy, robimy bąbelki. Ona jest. Czwórka. Nie, 3000. Nie pij tej wody. Trzy koła cię wyniosę. To tu, na basen się przebierzemy. Na leżak się przebierzemy. Na pokoiku będziemy się przebierzemy. I może powoli pójdziemy na to. Everybody pomarańczy. Idę umyć włosy. Po wietnamsku. Jestem bardzo podekscytowana, to wiecie? Bardzo. Tu są tajskie masaże, nie? Też macie nawet tajskie i tak dalej. A to będzie to, patrzcie. Mycie, masaż, maska. I to kosztuje ile? 170. Jeżeli chcesz błotną maskę, 50 dokładasz. No to dokładam. Witaminowa też 50. No to dokładam, dobra. To jest? A to jest chyba tu. Ale to nie. Patrzcie, jak chili wystawione na słońcu. Wow. And one chicken samo. Wstydzisz się? And that's it. Thank you. Ona się wstydzi. Ale spicy. Ja nie. Brown, no spicy, chicken spicy. Kto oglądał wczoraj film, ten wie, że jesteśmy znowu w indyjskiej. W Wietnamie. Wiecie, jakie to było dobre? Tak nam zasmakowało, że... Alaska mi nie przyjdzie. Postanowiliśmy dzisiaj znowu przyjść. Thank you. Thank you. Laura, to jest pyszne. Uważaj, bo pani talerzyki rozkłada. Thank you. Thank you. Mama, pani cię nie mam. Zaraz chlebek pani. Smak beczkę. Dobrze? Będziesz jadła? Laurce wczoraj tak smakowały te nany tutaj, nie? Powiedz, jeny. Tak, zamówiliśmy parat, jakiś parat. Nana z masłem i dwa inne. I dwa inne.
miętą jakieś i coś. Z miętą, da. Mięta przez rumianek na walentynki. Tak, miała jakiś element. A wiecie, co jest najlepsze? Że obiad walentynkowi za moje, masaż też za moje. Takie walentyny. Ja to balimy. Czuję, że się znowu tak obiemy, że nie będziemy jedli kolac. Wczoraj też tak było. Tak się istnieje takie ryzyko. Objedliśmy, było tak tu przepysznie, że naprawdę nie jedliśmy kolacji. Kaurka, twoje chlebki. Ale mamy chlebeczki. Zaszaleliśmy chyba. Znowu. A, samoska. Dziękuję. Dobra. Okej. Trzeba nagrać. Dawid. Nie ruszajmy tego. Wiecie, kiedy to jest dobre? Ludzie kochani, ludzie święci. Nagram wam jeszcze tak, ja mam kreweteczki. Zobaczcie, te nany. One są tak pyszne. Tu mamy jakieś dwa inne. To jest chyba ten z miętą i jak pachnie. Tu jest samosa i Dawid ma... Kurczaka z czymś tam. Laura tu już weszła w taki etap, że ona nawet do nas mówi thank you. Życie jak w Madrycie. Wiecie co, tak się zastanawiamy. Czy... Indyjska kuchnia nie przewyższa kuchni tajskiej, według nas, nie? My kochamy tajską, ale powiem wam, że indyjska to jest... Nie wiem, czy to nie jest mój numer jeden na świecie jednak. Większy wybór jest. Teraz, moi drodzy, jest moja chwila prawdy. Idę myć głowę. No idę się masować. Sprawdźmy to, jak to jest. Dawid, szykuj te miliony. Masz miliony? Dam ci 500. Dasz mi 500? Może 800 tysięcy. 800 tysięcy? Tak, na pewno. Czujecie to? To się nazywa facet. Walentynki, on mi daje 800 tysięcy w rękę i mówi, masz, chyba ci starczy. Czujecie to? Która by tak nie chciała? 800 tysięcy na walentynki. Czujecie? Zobaczcie to. W trzech banknotach. No tak, u nas wcześniej, zanim złotówki weszły, to w sumie też tak było, nie? Znaczy, tysiące, a nie wiem jak to było. A jeszcze mam gdzieś te pieniądze, wiecie? Znaczy no moi rodzice, te stare pieniądze gdzieś jeszcze są. Halo? Mogę tu wejść? Tak. A to buty mam zdjąć? To nie. Ściągnę chyba, nie? Hello? Hello? Będzie wróciła. He would like to wash hair, face, mask and massage. Hello, massage. Yes. Zobaczcie, tu i to tak wygląda. Nie wiem, coś tam, czy pani dzwoni po kogoś, czy coś? Chyba tak. Ale powiem wam, że w angielsku znowu nic. Translatorek. Także ja sobie pogadam z panią zaraz. Tata chwilę nagra. O, nagranik się zbieram. Zobacz. Tu głowę, pani kochana? O, z dziedusiem. Gdzie to jest? Jeszcze wyżej? Daj, patrz. No patrzę, no mama też. No patrzę, ona to pani mi robi. Zobacz, jak będzie fajnie. Chodź, zobacz. I patrz, ja nie będę płakać, jak myję głowę. Widzisz, jak ma fajnie mama? No. Widzisz? Zobacz, podoba ci się? Odejdź, Laura, odejdź, Laura. Chodź. Laura, chodź po mnie. Stań, bo przeszkadzasz trochę. Przeszkadzasz pani. Może nie ma na laurce u mojej głowy. Jak ci zgasło, to puchnie pan. Wiem, zrobiłem. Pani, co ty myjesz, pani? Co ty myjesz, pani? Widzisz, ja nie patrzę. Widzisz, Laurka, jak się myje? Włoski, bez płaczu. Hej, mama. No. Chodź, Laurka, odsuń się od pani. Tu one. Chodź, chodź tu koło mnie, chodź. Tu. No przeszkadzasz pani, wiesz? Hej, mama. Dobra, cicho, chodź. Dobra. Mama. Chodź, nie przeszkadzaj mamie. Padło. Okej.
Okej, okej. Okej? Tak, okej. Okej. Gdzie do pokoju? Tu co możesz usiąść, na fotelu. Jakaś pani idzie, uważaj Laura, chodź. Chodź, bo pani idzie, szybko. Chodź, Laurka. Laura, idź do taty. Chodź. Idź do taty, daj. Hej, mama. Nie, chodź, powiedz papa. Chodź, idziemy do pokoju, tak? Papa. Papa, hello i papa. Chodź, Laurka, idziemy. A my zostajemy z panią. Idziemy do pokoju, do hotelu. Thank you.
Thank you. Gamoniu. Ja jestem gamoniu? How much? Torbę mi wziąłeś. No. Thank you very much. Thank you. Chodź. Idziemy, mama już. Zrobione, halo. Zrobione z panią. Zrobione. Nie? Zaraz opiszę wam wszystko, co i jak. Wszystko powiem, Dawidowi też powiem, tylko wejdziemy sobie teraz do sklepu, dobra? Ale zacznijmy od tego, że Dawid mi dał 800 tysięcy na walentynki i mnie zabrał, poszedł sobie z torbą, rozumiecie to? No to ja kulturalnie, grzecznie, ładnie, kobitce na translatorku. Miałam napisać, że mąż mi zapierdzielił. Napisałam kulturalnie, że przez przypadek wziął torebkę z pieniędzmi i już idzie. Zacznijmy od tego. Nie widzę postępu, no ale nie dobra. Widzę postępu. 800 tysięcy dałeś i ty nie widzisz postępu. 300 tysięcy dałeś i ty nie widzisz postępu. Najlepsze jest w tym wszystkim to, że ja ogólnie maseczka, super to jest w ogóle całe, o. Super to jest to masowanie tej głowy. Tu potem pani mi jeszcze aloesem zrobiła na to oparzenia i powiedziała, że to jest zbawienie. A ja sobie myślę, kobieta, już jestem tak poparzona, że tu mi nic nie pomoże, nawet aloes jak smaruje. I słuchajcie, wszystko jest fajnie do momentu, aż ona zaczyna wam suszyć głowę i ona wam ich nie czesze. No bo zobacz, ja mam nieuczesane włosy. Ja mam po prostu umyte, lekko wilgotne włosy i tyle. Ale ogólnie włosy są super, tylko no muszę je uczesać, nie? I zaraz chyba sobie dosuszę suszarką. Bo to się tak nie robi, pani kochana. Tam, o, tam, dobra. Patrzcie, pan tu przyjechał. Podjechał, nas zaczepił. I nam tłumaczy i Dawid też nie rozumie. I dopiero ja na migi. Widzisz? Dawid, ja się tu nadaję. Jak nie znam angielskiego, ja nie znam angielskiego, ja się z nimi dogaduję. I pan powiedział, że w markecie zostawiliśmy butelkę do picia dla Laury. Ale z drugiej strony, jeżeli tam została butelka, a on podjechał tym skuterem, to chyba by ją przywiózł, nie? To coś mi tu nie gra już. Ale że coś dla dziecka, ale co? Dobra, to ja się jednak tu nie nadaję. Czemu ja mam włosy nieuczesane? No matko boska. Jak one mi zaraz wyschną do zera, to ja po prostu powyrywam pół głowy. Mopu. Dobra. Wiecie, o co chodziło? Zostawiałam telefon w sklepie z iPhone'a. Dawid, ja go chciałam zgubić. Po co on pojechał za nami? Ja pierdzielę, ale jak mi się gorąco zrobiło. Mamo! To są jednak uczciwi ludzie. Naprawdę. Już nawet mnie nie interesuje, że mam nieuczesane włosy. Boże. Wow. Dawid, są walentynki, weź mnie nie wyzywaj. Idź i cicho siedź. Idź i cicho siedź. Torebkę sam mi wziąłeś. Ze szmalem. A to trzeba mi szmal zostawić. No. W końcu walentynki, to jestem zamroczona miłością. Ale naprawdę, wszyscy, którzy znają ten kanał,
wiedzą, że ja nienawidzę z iPhone'a i trzymam go tylko i wyłącznie dla aparatu i z litości. Co? Dla aparatu i dla wideo. I po prostu chciałam go zgubić, ale wrócił jak bumerang. Nie no, się śmieję, no czujecie, bo aż mi gorąco. 40. Ostatnie miliony? Podej. O, będę. Wiesz, że to fajki jeszcze? Weź, zobacz, jedną kształt. Które? Obojętnie, nie ma wolności. Cienkie? Kęty, nie wiem, te. No te ma. Dobra, te. Dobra. Tak dbamy o szwagra. Fajki tu są po 7 zł. Te były po 8. Te były po 8. Wiemy, zamiast się oduczyć, to wspomagamy szwagra. Jezu, gdzie jest szczotka do włosów? Dawid, szybko, bo jak mi wyschną, to koniec. Aurka, idziemy spać, tak? Wiecie co, to jest chyba najgorszy widok, jaki możemy teraz zobaczyć. Ale to jest okropne. Nawet ludzie się patrzą. Kto tu jest taki nienormalny? Zobaczcie, tego małego pieska na tą pieczarę dali z pomalowanymi uszami. Rozumiecie to? Bo dla nas to jest straszne, a dla nich to jest normalne. Boże. No okropne to jest. Tego w Tajlandii nie ma. No nie, dzięki Bogu tego nie ma. Straszne to było. Małpi na smyczy, ale dobra, już nie myślmy o tym. Pogadajmy lepiej o tych włosach, no trudno, no co? Słuchaj, na naszym świecie się dzieją dużo gorsze rzeczy. No ale no jest to przykre, dobra. Słuchajcie, no rozchmurzmy ten temat, no niestety, no tak jest, no. Aj, wy teraz możecie powiedzieć, jak w tym klimacie, nie? No to ta baba mogła, ta baba, ta pani mogła mi wcale nie suszyć włosów, prawda? A ja mam taki, ja ogólnie nawet w takim klimacie muszę wysuszyć włosy, bo jak ich nie wysuszę, to one są takie do dupy. Po prostu muszę je wysuszyć, no. I zaraz je po prostu tylko dosuszę i tyle, no. Ty nie ucz Laury takich słów. Jak mama Niuniu? Gamoniu. Gamoniu? On mówi, że matka gamon i ona mówi, że mama gamon. No. Ale wiecie co? Pod tym względem ten Wietnam to mi... strasznie mi nie leży, wiecie? Aż mi teraz tak nieprzyjemnie. Boże. No okropne to jest. A zobaczcie. Na odjazd, jaki będziemy mieli zachód dzisiaj. To jest niesamowite. Czekajcie, tylko się przedrę. O. Przyszliśmy na zachód słońca. Ja cały czas nie mogę stolerować tego przez tyle lat. Zobaczcie, zachód słońca będzie za chwilę, jest 18:03. Takie życie przy równiczku. Szybko trochę, nie? Żeby tak... No, jak się rano wstanie... Ja wiem, no to idzie się przyzwyczaić, oczywiście. Ale jednak rzeczywiście, Jak my mamy te swoje długie letnie dni, my mamy naprawdę długie dni w porównaniu do tego, nie? To musimy je jednak doceniać. Także u nas wcale nie wszystko jest takie złe. Tak, także my zimą to wcale nie mamy co narzekać, bo jak oni cały rok mają 18:30, koniec dnia, a my zimą, no tam dobra, no o 16:00, to co my stękamy? Ale potem jakie mamy długie, nie? No wyrównuje, no bo oni cały rok tak mają, a my potem jesteśmy ukiszeni przez tyle miesięcy i potem znowu mamy dłuższe, no to dobra, no. Jeden pies, to stękajmy. Ale powiem wam, że dzisiaj zachód to jest na odjazd baja, nie? Siedzimy, ja siedzę na wprost centralnie, tak. Centralnie. Pięknie. I wiecie co, cały czas nie mogę zrozumieć. Czemu oni włosów nie czeszą? Powiedzcie mi to. Ale ona też na translatorze, ja na tym, ja już się nie chciałam pytać o tą szczotkę. Mówię, dobra, już się uczeszę w pokoju za chwilę, nie? No. Jak zaczęłam tego Chopina swojego, to mówię, no Chryste Nazareński, no coś tu jest nie tak jest, nie? Wiecie, ja nie chciałam loków, czy fryzury, czy czegoś, tylko po prostu szczotkę. No dobra, no nie wiem. Ale maseczka? Naprawdę bardzo dobrze nawilżająca, super. Super, mam tak super buzię nawilżoną. Ekstra. Cause I'm running with these emotions, stumbling out of bed. One hell of a roller coaster, you messing with my head. I'm ending up so clueless, what are you trying to find? No już, milimetry. To słuchaj, to nie 18:30, jest 18:12. Nie, 11. To 18:11. Ciemno jak w nosie. To jest taka w ogóle przyjemna pogoda, jak się jest przy wodzie. Bo tak jak się wyszło na miacho, wieczara.pl było.
To są babki z suchego piasku, wiecie? To są takie inne babki. Wietnamskie. Wietnamskie. No, patrzcie. Cyk. Mogę tu sypać? Mogę sypać? Pomóc ci? Babka. Pokaż. Już babka, widzieliście? Nikt takiej babki nie widział. To jest taka nowa babka, nie? Tu napełniamy. Mogę pomóc? Nie mogę pomóc. A nie mogę? A czy, no jeszcze jedno mogę? Możesz. Jeszcze jedno? A tu zacznij do drugiej sieci. Mogę pomóc? Co? Nie może. Te sieci drugie mam właśnie. Mogę zrobić babkę? A patrz, może taką zrobimy. Cyk, daj. Patrz. Cyk. Muszelka. No prawie wyszło. No? Dobra, czemu tu włosów nie czeszą? Pocieciłam ci! Zepsułaś mi! O, jaka motorówka teraz, zobacz. To nie skuterek. To jest motorówka. 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 A powiedz basen. Masen. A powiedz wąchamy. Wąchamy, no dobra. To jest motorek. Motorek. To jest skuter. Powiedz skuter. 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 O, skuter ładny. A powiedz motorówka. O, brawo. Słyszałeś? Tak, motorówka, motorówka. Bardzo ładnie. Motorówka. O. Motorówka, super. Dobrze ci idzie. A babka wyszła. Ale babka duża. Wow. Nie możesz. Nie mogę? No ja chciałam ci pomóc. Drugi, jeden, drugi. Raz, dwa. I to takie dzieciuszki na tym pływają, nie? Tak. Dzieciuszki. A mi skutery żeby nie jedzą. No. Pod babkę wisiła. Ale babuszka wow, ładna. Ale ekstra dziewczyno. Pod babkę. Robimy jeszcze jedną? Nie. Nie? Oj, zrobimy. Mam mieć jej włosów nie uczesane. Tak, babka wisiła. W Tajlandii ci uczeszą. W Tajlandii mi uczeszą? Nie, w Tajlandii idę na twarz. Albo 3 godziny na aloes. Nie wiem, czy to kamera nam jeszcze odda. Ale zrobiłam zdjęcie telefonem. Kto obserwuje na Instagramie, ten mógł widzieć. Bosko to wygląda. Tu basen, tu palmy i tu to odbijające się niebo. Cudnie. Przywitaj się. Tu są widzowie. Tu są widzowie. Tu są widzowie. Patrzcie, co ona robi. Nie, nie wolno kamery moczyć. Ona mnie moczy. Schładzasz mnie? O kurczę. Umyłaś mnie, widzisz? Pani mi źle włosy umyła, ona chce mnie umyć. Nie, włosy mam dobrze umyte. Mam takie miękkie, nawilżone, super. Ale czemu oni nie czeszą? Muszę skorzystać z latarki, żeby coś powiedzieć, no bo nic nie widać. Laurka zarządziła bardzo nocne kąpanie w basenie. Ale fajnie jest klimatycznie, naprawdę. No, zobaczcie, jakie nocne kąpania. Dawid, patrzcie. No, nie było widać. Uratował. Dawid uratował tego. Jak Laurka mówi na te jaszczurki. Jaszczurki mówi krokodyle. No to nie wiemy, czy on tu wpadł i pływa. Ale Dawid go ratuje. Co się dzieje? Mokre mam. No mokre masz, no super. I co teraz? Widzisz, może go uratowałeś. No ja nie wiem, czy on umie pływać. Może on wpadł biedny. Uratowaliśmy ci życie, gościu. A jak umiesz pływać, to fajnie. Przyszliśmy jeszcze na ostatnie zakupy i bierzemy sobie sos sojowy tutaj. Zobaczymy. To nie te chrupki. Tak przykuło moją uwagę. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Rzęszeń. A to obok? Wino z rzęszeniem 1 500 000 dongów. Ładnie wygląda, nie? No, u nas wina nie pije, wiecie? Jakoś tak... U nas nie jest tak ekskluzywnie w domu. Znaczy nie wiem, czy wino jest ekskluzywne, ale... No jakoś tak. Ale wiecie co? Być tu i nie kupić sobie zupki chińskiej, to jest w ogóle grzech. I tak sobie myślę, którą? Pani no pracuje. Tak milion nam pyknie na pewno. Nie, myślę, że około 200 zł pójdzie. 300 zł. Także zaraz sobie wydamy milionik w sklepie. No i co by... Już jest milionik, jest 200 zł. Dobrze, już mamy milionik i słuchajcie, co by budżetowo było na kolację? Kupiliśmy sobie po zupce chińskiej w tych pudełeczkach, nie? Bo tu patrzcie, to jest całe to takie... O, tu patrzcie to, ale ja się teraz śmieję. Tu nie chodzi o to, tylko po prostu mamy na to ochotę. Serio, powaga, a zobaczcie to. No nie wciąglibyście tego? Zobaczcie, jak to wygląda. Ja nawet żałuję, że tego Dawid nie widziałam, cholera.
Już to jest spokój, już jest za dużo. Dobra, to jemy budżetowo. Ale tak razy dwa trzeba to liczyć, powiem. Podoba ci się? Podoba ci się, jak pani pakuje? Pani! U 350, to jest 330. Zobaczcie, mamy, zaraz sobie zapłacimy 2 miliony. O, shit. No mówiłam, że 2 będzie. Będzie, nie będzie. 1 900 000. Tutaj w tych sklepach też macie, możecie sobie zrobić te zupki chińskie na miejscu. Tu jest stolik, tu możecie przyjść zjeść. I tutaj widzieliśmy, że wchodzą i jedzą, nie? Tak jak w Tajlandii są, tylko tam nie ma chyba stolików do jedzenia. W 7-Eleven na przykład, ale też możecie sobie zrobić, tylko tu możecie zjeść. Pożegnaj się. Bye, bye. Cześć. Bye, bye. Idziemy na dwór. Idziemy na dwór, chodź. Ostatnie ruchliwe spojrzenia wieczorne. Jest tu Saigon, nie? Nie jesteśmy w Saigonie, ale jest jakby Saigon. Siadasz? Poczekaj. Chodź, usiądź. Patrzcie, ostatni sok z trzciny. Budżetowo, zupka chińska na kolację. Tak, mama, patrzcie. Nie, no naprawdę, mamy ochotę, no poważnie, no Boże. Dobra, nikt nam nie wierzy, Dawid. Tu nie ma w Tajlandii tego, no najlepszy sok. Naprawdę, my kochamy zupki chińskie. Nawet sobie kupiliśmy do domu zupki chińskie. Bez Tajlandii też przywozimy zupki chińskie. Nie wolno tutaj brać tego, Laura, wiesz? Zobacz, tu pani robi, patrz. Laura, ostatni napój bogów. Dobrze, że nas stać. Przyjedziemy, to suchy chleb, woda i sierść miry. Matko, jak ja go zacznę ściskać, to żebym ja go tylko nie udusiła. Oni też tutaj bardzo dużo używają magii. Tylko tu jest akurat, oj, Laura, tu jest jakieś inne, no ogólnie bardzo dużo jest magii, że magii, nie? Nazwa magii, rozumiecie? Sosy sojowe, sos rybny. No, no to też kupiliśmy tutaj sos rybny. Pamiętacie, to jest wycieczka na sos, zobaczyć jak robią sos rybny. Tu jest bardzo dobry sos rybny. Ta plantacja pieprzu i możecie sobie zobaczyć jeszcze te perły. Plaster ci naklei córka. Aha, ty mówisz, że mi plaster nakleisz, bo ja mówię, że mama, wow, ona powiedziała, że mi plaster naklei dziecko. Tu by trzeba było bandażem owinąć, żeby tego nie było widać. Matka nie umie na wakacje jechać. Ledwo promienie słoneczne i zobacz. Spalona. Ja mam odejść? Na kata czasować. Napój bogów. Napój bogów. Słuchajcie, ja już nie będę was zanudzać dzisiaj budżetową kolacją. W pokoju z pudełeczka plastikowego. Więc jeżeli macie ochotę i życzenie, to spróbujcie sobie kiedyś suku z trzciny cukrowej. Zostawcie subskrypcję i kciuka do góry. I zapraszamy na jutro. Do zobaczenia. Cześć. Może jutro zjemy coś innego. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.